bo Ekstraliga byłaby dużym wyzwaniem także dla ciebie indywidualnie. No dokładnie. Ja myślę, że dałbym radę, że byłbym przygotowany na pewno sprzętowo i ja indywidualnie tak samo do tego. Tutaj na razie nie ma co piany bić, bo nie mam kontraktu. Jeszcze jestem zawodnikiem jakby Lubina, lecz na razie po prostu jeszcze żyjemy tym, co było. Lecz tutaj trzeba pracować na następnym roku już powoli. Tak, rok temu mówił Paweł Miesiąc, rewelacja PGE Ekstraligi Miesiąca. My widzieliśmy się ostatnio miesiąc temu, ale spokojnie, dziś nie będzie tylko o Pawle Miesiącu. Zahaczymy też kilka innych tematów. Startujemy z najbardziej nieprzewidywalnym magazynem żużlowym LSD Start. Witamy serdecznie jeszcze raz. Zaczniemy sobie z grubej rury, bo z grubej rury przedstawimy najpierw wszystkie te nasze grube ryby, które tutaj dzisiaj z nami są. Zaczniemy od Torunia, Kuba Łączkowski, speedwayextraliga.pl. Witaj Kuba, po długim... O mnie to mogłeś chociaż powiedzieć, że same ości, bo to w sumie gruba ryba to jest dużo powiedziane. Także dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. Mateusz Dziopa, N-Sports Plus, wreszcie mogę powiedzieć N-Sports Plus, witamy. Witam, a tu jest nowy współlokator. Tam, o, widać, jak się śmiga po parapecie. Czarny kot. Nie, to jest szary. Nie, niestety, Rafał, miesiąc widzę różnicy, a ty już kolorów nie rozróżnisz. Mam nadzieję, że kaski chociaż się nie mylą. Zaraz będziemy mówić o miesiącach. O, się wspina. Tomasz Kania po bandzie.com.pl. Cześć, Tomek. Z Warszawy się łączy. Z Warszawy się łączy. Dobrze nas widzieć po tej przerwie. Cześć. Trochę nas nie było, ale to takie różne sprawy powychodziły. Trzy kolejki PG Ekstraligi za nami. Niesamowite wrażenie na nas wszystkich robi Lublin. A w Lublinie właśnie wspomniany już na początku przed czołówką Paweł Miesiąc. Zobaczcie, co po ostatnim meczu w Częstochowie mówił o Pawle Miesiącu Maciej Kuciapa. O. Jestem zadowolony z dyspozycji Pawła Miesiąca, bo od początku sezonu jedzie bardzo dobrze, pokazuje równą formę i to cieszy. No, mam nadzieję, że będzie tak jechał do końca sezonu i będzie wyrasta na lidera drużyny, więc miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. Lublin miał nie wygrywać spotkań, miał w ogóle na wyjazdach dostawać manto, a tu się okazuje, że stacja konkurencyjna ta od do Mateuszowej może tutaj bardzo fajnie wskoczyć sobie z piątkowymi lubelekami. O, Mateusz. Ale zostałem teraz posadzony na minę po prostu. Zaczynamy z grubej rury. Nie no, ja pozdrawiam kolegów, koledzy z zamiedzy. Tak nie no, oczywiście ładnie... trochę żartuję, ale to chodzi nam głównie o to, żebyś się wypowiedział o tym Lublinie. No, fantastyczny zespół, a to przecież jest zespół, który jest ciągle osłabiony. No tak, i chyba najlepszym wyrazem tego jest przecież ta pewna zmiana w terminarzu, że będzie Lublin z Toruniem jechał w niedzielę, a nie w piątek. I o! Też chyba jest pewny. Tam będzie mecz z podtekstami, bo wróci przecież Grisza Łaguta. Kto nie skacze, ten z Torunia! Hej! Hej! No będzie się działo sporo. Już teraz zapraszamy. A co mogę powiedzieć? No miesiąc miesiąca. Chyba tak trzeba określić w ogóle to, co się działo w Ekstralidze. Ja miałem przyjemność i być i na prezentacji motoru, i być ostatni piątek w Częstochowie. I szczerze mówiąc, deklaracje się specjalnie nie różnią, bo kibice przed sezonem mówili, że no my im jeszcze utrzymy nosa i jedziemy po playoffy. Ja tak troszeczkę z dystansem do tego podszedłem. No przepraszam, jak to jest tutaj? Zęgota połamany, Łaguta w maju dopiero wróci. No przepraszam. I trochę były też takie komentarze, że na miesiącu po złoto, nie? I tak dalej. A tu się okazuje, że to się może stać faktem. Aczkolwiek, no może przesadę z tym złotem, ale
spokojne utrzymanie w tej chwili dla Lublina przewiduje, tak mówiąc trochę szykiem mistrza Jody. Ciekawe, czy im kosztem, ale to za chwilkę. Kuba, tak sobie myślę, jak sobie tak siedzicie w redakcji Speedway Ekstraligi i w ogóle w Ekstralidze, to tak mam tak sobie wyobrażam to, że siedzicie tam i tak uff, ale dobrze ten Lublin tak dobrze jedzie, bo są emocje. Jak daleko od prawdy jestem? Siedzę w biurze sam, o może tak, więc nie mówimy, tylko sobie mówię. Hello, I am lonely. My office has no doors. Tak, serio mówiąc, to słuchaj, dobrze, nie, no dobrze, że w ogóle wszystko się dzieje tak na wyrównanym poziomie, bo zauważ, że mało wyników jest powyżej 40 punktów, tak? Czy ktoś zdobywa powyżej 50, może inaczej, a ktoś zdobywa poniżej 40. Jest mało takich wyników właśnie. Wszystko się oscyluje tam wokół tego, że obie drużyny zdobywają po 40 cztery, punktów. Cztery takie wyniki na 11 spotkań. Powyżej 50. No. Powyżej 50, właśnie. Więc masz sam przykład, że czy argument o tym, że jest strasznie wyrównane te spotkanie. I nawet patrząc na niektóre wyniki powyżej właśnie 50 punktów, to też można powiedzieć, że były na styku. Na przykład świeży przykład z Leszna, gdzie do 13 biegu wszystko było na wyrównanym poziomie. Gorzów nawet prowadził, a dopiero 3 ostatnie biegi skończyły się wynikiem 15-3. Także super i to trochę też te niektóre przewidywania niszczy, tak, wyrzuca do kosza, co jest tym bardziej na plus, bo chce się takie coś oglądać przede wszystkim. Ja tutaj poprawię się troszkę, 50 i wyżej, wyniki 50 i wyżej, nie powyżej 50. Tomek, no to teraz twoja kolej. Lublin, jak tam dojdzie Zęgi, dojdzie Grisza, to zresztą oni teraz w Częstochowie no przegrali 52-38, ale trzymali niesamowicie ten mecz w Rydzach dość długo i no fantastycznie. Znaczy ja zawsze mówiłem, że to fajny ten miesiąc, a tu się okazuje, że podwójnie fajny, bo nie dość, że liga ruszyła, to i ruszyła takim fajnym kopem i fajnymi emocjami, gdzie te faktycznie mecze od pierwszej kolejki sporo emocji dostarczają i te różnice punktowe nie są duże, bo najbardziej chyba poległ Toruń w pierwszej kolejce, tak, z Zieloną Górą, więc ja już tam tym roku mówiłem, że za Lublin bardzo mocno trzymam kciuki, to się nie zmienia, chwaliłem ich marketing, chwaliłem ich PR, to dalej. Pamiętamy, zaraz po Dałga w Pils byli. Nawet ty przeciwko mnie? Mowa, taki kolega. Wracając, ja już w ogóle wypadłem z trybów i z rytmu, wypowiedziałem się o tym Dałga w Pils, ja kończę swoją wypowiedź. Dobrze. Zamykam lokal, wychodzę. Strasznie drzwiami tupni nogą. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Mateusz, bo ciebie chciałem spytać. Paweł Miesiąc, no sporo jest takich komentarzy teraz, że no, gdzież on był, czemu się tam tułał po tych niższych ligach, jakby go od razu PG Ekstralidze. Według ciebie tak to działa, czy to jest po prostu efekt dobrego, takiego ambitnego przygotowania sprzętowo-fizycznego w zimie właśnie pod tym kątem Ekstraligi, że to zadziałało na przykład? Jeśli się nie mylę, a mogę się mylić, wydaje mi się, że tutaj dużo do powiedzenia ma pan Gravesen, od którego silniki bierze Paweł Miesiąc. Tak. I nie jestem pewien, czy tutaj, okej, no rzeczywiście przygotowanie jednak no jest ważnym elementem, ale jeśli zawodnik nie ma na czym jechać, to całe przygotowanie możesz tak strzelić. Więc tutaj też trzeba na tą techniczną część zwrócić uwagę. No i też atut w postaci znajomości toru, bo ten tor w Lublinie to jest ogromny plus dla całej ekipy motoru. I tutaj wielki szacunek i za ten mecz, chyba przede wszystkim za ten mecz z Grudziądzem, bo tu ile było emocji, jak myśmy się za głowę łapali, no to żadne słowa tego nie oddadzą na pewno. A co do Pawła Miesiąca, to chyba w tej chwili brakuje mu jeszcze tylko dobrego wyjścia pod taśmę, takie mam wrażenie, bo rzeczywiście te biegi z nim są ciekawe, jeśli on ten start spóźnia dosyć się często, nie ma co ukrywać. Raz chciał wyjść dobrze w Częstochowie, skończyło się to
no niestety dla Lublinian wykluczeniem i musiał jechać Wiktor Lampard. No cóż, jeśli poprawi te starty, no to będziemy mieli zawodnika, szukam słowa, żeby nie powiedzieć kompletnego. Ale tak na ale top 10 Ekstraligi. Bo tak, w tej chwili Paweł Miesiąc jest 20 zawodnikiem w klasyfikacji po tych trzech kolejkach. No ale nic, no bardzo fajnie Lublin się nam spisuje w tej Ekstralidze. Oby tak dalej, bo emocji dostarczają chłopaki wiele. Natomiast Lublin zaskoczył nas in plus, a in minus zaskoczyła nas ekipa od chłopaków tam z tych rejonów. Natomiast mieli bardzo trudny kalendarz. Getwell Toruń przegrał dwa spotkania z trudnymi rywalami po meczu z Lesznem o formie jednego z chłopaków, który chyba zawodzi tam. Znaczy, najbardziej nie spełnia oczekiwań. Młodszy z braci Holderów, Jacek Frontczak. Króciutko, start. Wydawało nam się, że Jack Holder jakby tutaj robiąc jakby tak zwane swoje, czyli powiedzmy średnią z poprzedniego sezonu, że tutaj jakby załata nam te dziury, natomiast no on po prostu dzisiaj jakby nie istnieje punktowo w zespole, a skreślać go nie wolno. Chłopacy walczą, Jason jest absolutnie, uważam, że w fantastycznej formie i tak jak powiedziałem, ci liderzy są. Jack Holder to jest ten żużlowiec, ten zawodnik, który zawodzi tam w tym Toruniu najbardziej, chociaż te dwie kolejki i trzecia, która tam był mecz odwołany we Wrocławiu, czy ten kalendarz po prostu nam tak troszkę zamazuje obraz tej drużyny? Jak to widzisz? Znaczy też dopowiadając to, co powiedziałeś wcześniej, że dwa pierwsze mecze Toruń przegrał, a teraz Toruń nie przegrał, bo mecz został odwołany. Ale mówisz o Jacku Holderze. Ja myślę, że trochę jednak ta słaba postawa w tych dwóch pierwszych meczach trochę jednak ma wpływ, bo patrząc na to, że miał pełnić rolę asa w rękawie, tak jak to robiło do tej pory w poprzednich sezonach, a zazwyczaj taktyką było to, że był zmieniany któryś z Polaków, wcześniej był to Paweł Przepelski, teraz Norbert Kościół. No to właśnie trochę jednak ta słabsza postawa ma wpływ, bo to Jack powodował, że tych punktów było więcej i też te wyniki były lepsze. Dlatego ważna jest jego teraz postawa po tej przerwie i świątecznej, ale też przerwie na zmianę silników, czy na testowanie nowego sprzętu już pod kątem tego, żeby na przyszłość odbyło się bez takich sytuacji, jaka jest teraz. Mhm. Człowiek, który Jacka raczej nigdy nie odmawia, Mateusz Dziopa, pisał kiedyś w felietonie na naszej stronie, że w Toruniu są problemy różnej maści, nazwijmy to. Mateusz, no wiadomo, można mówić o tym kalendarzu, ale jednak ty znasz to środowisko, tą ekipę trochę bardziej niż my wszyscy, więc znaczy niż ja i Tomek. O. Wszystko idzie zgodnie z pewnym scenariuszem. Wszyscy po ogłoszeniu terminarza w grudniu mówili, że Toruń pierwsze 3 czy 4 mecze przegra. Toruń przegrał i wszyscy są w szoku. Dlaczego? Ja trochę nie rozumiem, o co chodzi. Toruń jechał z drużynami, które są wskazywane jako te, które mają ze sobą się zetrzeć w finale. Teraz oczywiście mecz odwołany we Wrocławiu, ale Sparta też była zawsze wskazywana jako ta drużyna, która ma powalczyć w playoffach. Później przyjeżdża Częstochowa i ja na ten mecz zacieram ręce, bo to będzie pełno podtekstów. Przyjeżdża Przedpełski, przyjeżdża Miedziński i co jeszcze ważne, od tej dwójki będą zależały losy meczu tak naprawdę, bo w tej formie Madsen jest według mnie nie do zatrzymania, no chyba tylko Doyle będzie potrafił z nim powalczyć. Iversen wydaje mi się ciut lepszej dyspozycji niż Fred Kalindgren. Młodzieżowcy z kolei na korzyść Częstochowian. I tutaj znów wracamy do tematyki braci Holder, bo no, to są znaki zapytania, tak samo jak postawa Rune Holty po tym urazie. Nie wiem, co będzie tak naprawdę. Ja mam nadzieję, że się uporają z torem Torunianie, bo mówi się o tym, że toromistrz troszeczkę nie spełnia oczekiwań.
że ta nawierzchnia wygląda inaczej na meczu niż na treningach. Zresztą Jason Doyle też się ostatnio troszeczkę na to skarżył. Jeżeli Moto Arena będzie atutem Getwell, to myślę, że spokojnie wszystko wyjdzie na prostą. Jeśli nie, no to ciężko to widzę. No, wszystko zależy od takich spraw okołomeczowych. No właśnie. Związanych wprost tak naprawdę z postawą zawodników. Mhm. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz dodać a propos kalendarza. Zauważ, że w zeszłym sezonie była analogiczna sytuacja prawie, że był też ciężki kalendarz na początku i dopiero później w drugiej fazie, tak właśnie od tej piątej chyba kolejki była poprawa. A tak od jednej trzeciej. Ale w drugiej trzeciej sezonu już poszło lepiej, już tych punktów było więcej i dużych punktów i zdobywanych przez resztę zespołu. Także ja myślę, że to jest kwestia czasu, aż no też tego kalendarza, że za chwilę ten Toruń się odbije i będzie gdzieś tam dorównywał do reszty stawki. No, także czas pokaże. Mhm. Ja tak na szybko sprawdziłem, z kim jedzie Grudziądz w ostatniej kolejce, jakby tam mieli pomagać znowu chłopaki. Z Lublinem. Ale jadą u siebie z Lublinem, dokładnie, a Częstochowa jedzie w Gorzowie, więc myślę, że powtórki z rozrywki raczej nie będzie aż takiej kropki w kropkę. Tomka zapytam tak troszeczkę z boku, bo czasem nie ma się takiego wrażenia, że w drużynie z Torunia brakuje temu zespołowi duszy, nie tyle atutów sportowych, bo tam są dobrzy zawodnicy, no nic nie ma co ukrywać, tylko takiej duszy, takiego teamworku może. Nie odnosisz takiego wrażenia? Znaczy mi się wydaje, że tak jest, ale to mi się wydaje już nie od wczoraj, tylko jakiś czas, że faktycznie w tą drużynę są pompowane dość duże pieniądze i jest skonstruowany teoretycznie Dream Team, może nie teraz i może nie te ostatnie lata, ale tak było, że faktycznie byli zawodnicy, którzy teoretycznie powinni zrobić super robotę, tak się nie działo. I chyba właśnie ze względu na to, że brakowało takiego team spiritu. Ale mi się wydaje, że Toruń tylko sobie znanym sposobem w jakiś tam po prostu magiczny, cudowny, niewyobrażalny sposób zrobi to, że pewnie tak będzie, że pierwsze punkty zdobędą w piątej kolejce, ale potem gdzieś zdążą uciłać tyle bonusów i tyle dużych punktów, że ostatecznie gdzieś to pewnie wystarczy do obrony ekstraligi. Mhm. A skoro Tomek już wspomniał o magii, to przechodzimy do drużyny, która uchodzi za tą magiczną wstawkę PGE Ekstraligi. Faluba Zielona Góra uchodzi też za zespół, który może przeciwstawić się Fogo Unii Leszno i o tych perspektywach w oparciu o trzy kolejki, które minęły, porozmawiamy sobie za chwilkę, ale najpierw Adam Skórnicki po meczu bardzo trudnym z Grudziądzem u siebie start. No były dwie opcje, albo wygramy dwoma, albo 12. No sprawdziła się ta druga. Norbert Krakowiak, można powiedzieć, że chyba uratował nam to zwycięstwo dzisiaj i tych juniorów, których ostatnio brakowało, to dzisiaj oni właściwie zrobili to, co mieli zrobić. I Norbert, i nawet punkt Mateusza w 12 wyścigu, to były bardzo ważne punkty. Mieliśmy świadomość, jak bardzo jest ważny każdy z tych 15 wyścigów, ale mieliśmy też parę wyścigów wybranych, na które specjalnie się przygotowaliśmy i myślę, że dobrze to rozegraliśmy. No to dobrze, Tomek wspomniał o magii. Trzy mecze Zielonej Góry w tym sezonie. Mecz u siebie z Toruniem wysoko wygrany 53-37, ale z Toruniem to mówiliśmy, dlaczego może tak być. Potem wycieczka do Wrocławia 49-41, porażka. I u siebie bardzo zacięty mecz z Grudziądzem, który sprawił niespodziankę i tak naprawdę ten wynik do ostatniego biegu był nierozstrzygnięty. Tomek, jak Zieloną Górę teraz oceniać? Niki Pedersen na przykład w ostatnim meczu nie pojechał, a w Tarnowie kosił w Tarnowie wszystko, co było do koszenia. Właśnie to jest tak, że Niki w tamtym roku po tym powrocie z kontuzji kosił co miał do skoszenia. I wszyscy się zastanawiali, Jezus Maria, kto go zatrzyma i co to będzie, jak on wypadnie ze składu Tarnowa. A tutaj,
jest chyba takie wrażenie, że coś nie tak, coś tam brakuje. Mhm. Mateusz, on tam strasznie krzyczał w tym materiale, który przygotowaliście. Właśnie o to chodzi. Ja osobiście stawiałem na to, że no Zielona Góra w końcu jakiś zespół, który się postawi tą ścianę przed tym bykiem. A tu może być tak, no wiadomo, trzy kolejki, no ale no ludzie, no też wyciągajmy jakieś wnioski i okazuje się, że Fogo-Unia może znowu mieć lajcik. Dlatego nie będziemy dzisiaj dużo mówić o Fogo-Unii, bo ileż można mówić o tym samym. Wydaje mi się, że Zielona Góra jest po prostu nierówna. Bardzo, bardzo nierówną drużyną, bo we Wrocławiu pojechali na miarę oczekiwań. Przynajmniej moich, bo dla mnie faworytem Sparta na własnym torze oczywiście była. I pewnie zawsze jest. Niewielkim, bo niewielkim, ale jednak. I wygrała tą różnicą zgodnie z gdzieś tam tym, czego się spodziewałem. Spodziewałem się też natomiast, że w pierwszej kolejce Toruń, który jechał właściwie we dwóch zawodników, to będzie miał problem, żeby osiągnąć tych 37-39 punktów, osiągnął te 37, co patrząc na to, że tak naprawdę Iversen i Doyle tylko solidnie punktowali, jest wyczynem, nie oszukujmy się. Biorąc też pod uwagę nagromadzenie gwiazd w Zielonej Górze. No i przyszedł mecz z Grudziądzem i trzeba sobie zadać, myślę, że to już jest ten moment, żeby zadać sobie pytanie, czy ten Grudziądz nie jest w końcu na tyle mocny, żeby przypadkiem nie wejść do playoffów. Każdy widział, jak było. Robert Kępiński mówi, że remis przed meczem brałby w ciemno, był bardzo bliski zwycięstwa, zgarnięcia całej puli w Zielonej Górze w piekielnie, na piekielnie ciężkim terenie, by wydawałoby się przed sezonem. Mateusz stwierdził, Kuba, że Grudziądz jest de facto mocną drużyną. No tak, tyle ci powiem. No i co ty na to? Aha! Nie, wiesz co, tak już teraz serio mówiąc, to faktycznie pokazali ten lwi pazur, można powiedzieć. Gołębi. Że ten gołąb grudziącki pokazał lwi pazur, ale to się powiem, że nawet szczerze fajnie oglądało, bo naprawdę... Bardzo. Siedząc przed telewizorem, mówię sobie, kurczę, tam może być za chwilę niespodzianka. Bo czy jedzie taki Grudziądz, który liczył tylko na to, że wygra w Lublinie, a nagle i wszyscy spodziewali się, że pojedzie do Zielonej Góry po jak najmniejszy łomot i ten w sumie łomot jak najmniejszy dostał, ale też był blisko wygranej. Także faktycznie GKM w tym sezonie może tak jak trochę jak Liverpool, że to jest ten sezon, gdzie awansują do playoffów, bo jeżeli tak będą się pokazywać dalej, nie tylko u siebie, ale też w meczach wyjazdowych, to kto wie, czy za chwilę jadąc do innego miasta nie pokuszą się o dwa punkty, a w rundzie zasadniczej, o trzy punkty. Mhm. Ja chciałbym jeszcze tylko nadmienić, bo rozmawiamy cały czas... Szkoda ci tego meczu, że nie wybraliście go tam w transmisji. Rozmawiamy dużo w kontekście tej trzeciej kolejki. Dla mnie jest to kolejka problematyczna do oceny. To chyba też trzeba powiedzieć, bo mecz w Lesznie miał status zagrożonego, jeśli się nie mylę, i tamten tor był nieco bardziej ubity. Piątkowe mecze, tam się naprawdę chmurzyło i w Częstochowie, i w Zielonej Górze. I ja nie wiem, na ile tam było polewane. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. Mówię o torze oczywiście, a nie o parku maszyn. W Częstochowie pewnie było. Nie wiem, na ile te tory były atutem gospodarzy. I to troszeczkę przeszkadza mi w rozpoznaniu faktycznej siły drużyn, w tej kolejce przynajmniej. Tomek, czy właściwie co możesz jeszcze powiedzieć? Mamy słowo na K, na P, na H. No nie można nie zwrócić uwagi na wynik Legia Krakowia, bo on zrobił chyba wynik życia w tym meczu, 6+2 punkty i w dużej mierze się dołożył do w wyniku drużyny, trochę uzupełniając właśnie słabszy występ Pedersena, bo Pedersen, no dobra, dwa pierwsze mecze, 14-11, to ciężko mi, że zawiódł. Tutaj właśnie w meczu z Grudziądzem gorzej, więc
Uzupełnili się. No wręcz mówi się... Ja mam troszeczkę żal, jeśli mogę, bo ja mam troszeczkę żal do Norberta Krakowiaka w kontekście tego meczu, bo ja miałem gotowy wierszyk, ale niestety dorobek Norberta mi nie pozwolił, bo chciałem napisać, że Krakowiaczek 1 wozi punktów 7, a przywiózł 6. A nawet 8 z bonusami. No tak, tak. No to... Ni w 7, ni w 9. Dobrze, Tomek, słuszna uwaga, nawet tam wspomnieli, dało się takie słychać komentarze, że Norbert Krakowiak uratował Falubas w tym meczu. Natomiast oczywiście, skupiałem się trochę na tej trzeciej kolejce, niepełnej trzeciej kolejce, natomiast przez pryzmat całych tych trzech toczymy tą naszą główną dyskusję. Powiedzieliśmy trochę o Grudziądzu, troszeczkę o Zielonej Górze. Zobaczymy, jak to się ułoży w kolejnych spotkaniach. Ja tak jeszcze podsumowując jeszcze te trzy kolejki PG Ekstraligi, mam takie wrażenie, że lekko rozczarowuje mimo dobrych wyników Włóknia Częstochowa, to znaczy na bardziej przekonującą jazdę tam, co niektórych zawodników liczyłem. Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie zaskakuje mnie Stal Gorzów, która była gdzieś tam wpisywana w scenariusze trudnego sezonu, natomiast to, co pokazali w Lesznie przez te 13 biegów, czy przepraszam, 12 biegów, czy 11 biegów, no szacun Stal Gorzów rzeczywiście, tam potem zostały 3 nokauty, znaczy 3 sierpowe wyprowadzone. Leszno, nie ma co komentować, stara bajka, nie wiem jak to wy właśnie, po 2-3 zdania, chłopaki, o tych pozostałych zespołach, o których nie powiedzieliśmy dzisiaj dość szczegółowo, czy kto... Zgadzacie się ze mną, czy nie zgadzacie się ze mną? Chciałem powiedzieć coś o Lesznie, jeżeli mogę oczywiście. Bo... No możesz. Nie chcecie mówić o Lesznie, to ja coś powiem. Takie mi się Leszno, nastawiało Leszno. Trochę... Fajne. Nie rymuj, proszę cię. Jeżeli chodzi o Unię Leszno, to mam takie porównanie ich formy teraz, jaką prezentują. Uwaga, teraz będzie taktyka, cała analiza a la Jacek Gmoch. Może w nieco mniejszym wydaniu. Ostatniej scenie i nie ma mocnych, pierwszej części, była sytuacja, że tam dwójka głównych bohaterów jest na zawodach swojego syna, a jego mocą była szybkość. No i w tych zawodach kibicowali w momencie takim, że jak bieg na pierwszym miejscu z dużą przewagą, to mówili, żeby się zatrzymał, zwolnił, żeby dał się wyprzedzić. I w końcu ostatecznie kibicowali mu, żeby skończył na drugim miejscu. Więc trochę ta Unia ma tak, że ma tą dużą moc w sobie i to, że może być praktycznie za chwilę powtórka z rozrywki z zeszłego roku, że dominowali wszędzie. Tylko, że jeszcze tego nie chcą robić. Albo chcą po prostu tak, no... trochę wyrównanie pokazać, że te mecze ich są wyrównane, a nie do jednej bramki. Kuba Olesznie, ty ogorzał. To jest dla mnie duże rozczarowanie. Krzysztof Kasprzak, oczywiście w Lesznie już zdecydowanie lepsza postawa. No ale zabrakło z kolei Thompsona, który według mnie w Gorzowie raczej błyszczeć nie będzie, bo Thompson to jest gość, który raczej śmiga na dystansie, aniżeli Ale poczekaj, i nieźle się jednak spisał w zespół Chomskiego w Lesznie. A ty jesteś rozczarowany. Jestem rozczarowany. Dobrze, kontynuuj. Ja przypomnę tylko, co powiedziałem o trzeciej kolejce, że to jest tam w Lesznie był mecz zagrożony i tor według mnie był pewnie inaczej przygotowany, aniżeli gospodarze by to sobie wyobrażali. Dodatkowo Krzysztof Kasprzak, który zna jednak ten tor leszczyński. No i był dodatkowym atutem i też biorę trochę tą prawkę na ten jego dobry rezultat, bo nie możemy powiedzieć jeszcze, że znakomity. Cena nie ma ki demanda. To jest kolejna... Co za niespodzianka. No ja wiem, że się wszyscy tego... Żody się nie spodziewał, żody. Ale jeśli nie ma drugiej linii tak naprawdę i jest powiedzmy dwóch liderów, a Rafał Martuszewski zamieści się śmiechem, i tu nie chodzi tylko o Stal Gorzów, tu chodzi też o Lokomotiv Daugav. Dla mnie w tej chwili Gorzów jest murowanym kandydatem do zajęcia jednego z dwóch ostatnich lig, wreszcie tego nie zmieni i teraz wszyscy fani, o coś mi tutaj, a to kot, i teraz wszyscy fani Stali mogą się na mnie rzucić. No to tak. Proszę, Częstochowa ci została. Nie, Wrocław, bo o nim jeszcze nie mówiliśmy. To jest tak chyba na tą chwilę
ekipa, która nie wiem, czy może być tak do końca zadowolona z tego, co robi, bo faktycznie o ile Tajski jedzie fenomenalnie. Fenomenalnie i ma tam uzupełnienie w postaci Maćka, tak? Są tam takie elementy, które poprawy wymagają, ale nie będziemy się nad tym rozwodzić, ja tylko powiem, że trzymam kciuki za Kubę Jamroga i A może tam... Nie jesteśmy Michałem Wiśniewskim, żeby się rozwodzić. Dobry żart. Polonia Piła. Bardzo smutne wieści. Znaczy napływają... ja myślę, że jak ktoś pije, to jest dobrze, ale dobrze. Polonia Piła i wytrzeźwiała. Nie będzie tego w tym programie. Muszę to wyciąć, bo nie będziemy się śmiać z tej Polonii. Dobra, będzie troszeczkę poważniej. O Polonii Piła słów kilka. Bardzo smutne rzeczy działy się tam i na finale Złotego Kasku i tydzień później na meczu ligowym, który został przerwany i odwołany. Wszyscy znacie tą historię. Telewizja Asta przepytała wiceprezesa Polonii Piła po tym spotkaniu odwołanym, co to będzie, jak to będzie, co się stało. Zobaczcie, a potem kilka zdań o tym u nas. Hej. Tak naprawdę nie chcieliśmy uzupełniać tej nawierzchni właśnie w obawie przed rozrywaniem się tego toru. Jednak zostaliśmy tak naprawdę zmuszeni przez władze polskiego żużla do tego. Zrobiliśmy to wbrew swojej woli, wbrew opinii fachowców, na polecenie władz żużla. Efekt mamy jaki mamy, dostaliśmy walkover. Jest po prostu dramat. Licencja toru w Pile jest zawieszona. To całe zamieszanie, czy winny komisarz, czy winny klub, to powinno się wyjaśnić w jakimś tam postępowaniu. Natomiast chyba w całej tej sprawie chodzi o żużel i o to, że nam może zniknąć zaraz kolejny ośrodek, a tego byśmy nie chcieli, bo nie wiemy, czy w ogóle Stal Rzeszów na przykład się podniesie w przyszłym sezonie. To jest moje zdanie. Proszę was, żebyście zarzucili 12 groszy albo 2 grosze swoje do tej całej sprawy. Kuba. Wiesz co, no tak jak też dzisiaj przeczytałem gdzieś na Twitterze cytat, że każdy ośrodek żużlowy jest na wagę złota, więc trochę się z tym zgodzę faktycznie, no bo patrząc na to, że jest niewiele ośrodków, które działają regularnie, no to rzeczywiście reszta to w pewnych momentach walczy o przetrwanie. Więc też mam nadzieję, że w Polonii się to jak najszybciej wyjaśni, jak najszybciej też oczyści, bo teraz to nad Piłą są tak ciemne chmury, że to byle wiatr tego nie przegoni. Więc oby to wszystko skończyło się pozytywnie dla wszystkich i też tym, że nie będzie jakiejś wielkiej przerwy, bo teraz też czytałem, że najbliższy mecz z Polonią Bydgoszcz jest odwołany i Polonia Piła się będzie skupiała właśnie na prawach na swoim stadionie, więc mam nadzieję, że to będzie krótka przerwa od żużla w Pile no i że tam wszystko właśnie wyjdzie na prostą. Mhm. Mateusz, to jest trochę tak, że bo ja wierzę, jestem przekonany o tym, że ludzie, którzy budowali ten klub teraz w ostatnich latach, robili to naprawdę z zaangażowaniem i taką pasją. Zaniedbania pewnie wynikają z jakichś tam finansowych, jakby nie wiem, problemów, albo może nie problemów, tylko z tych środków, którymi się dysponuje. Nie oceniajmy w ogóle tych odpowiedzialności, natomiast jest tak, że powinni się obie strony, czyli ci, którzy są od przepisów i klub, powinni się dogadywać i szukać tych najmniejszej linii oporu, a nie próbować ze sobą walczyć. Takie mam czasem wrażenie, że to tak jest nie tak, jak powinno być. Czy tutaj brakuje z pewnością takiego złotego środka. I tutaj chciałeś, żeby nie zahaczać o odpowiedzialność, ja wyrokować nie zamierzam, ale ciężko tutaj nie zahaczyć o ten temat, bo no czegoś zabrakło przed sezonem ewidentnie, bo gdzieś krąży wiadomość, że tam Polonia dostała wytyczne, żeby zrobić tam kilkadziesiąt poprawek przed sezonem, ponoć się zrobili, nie wiem czego miały dotyczyć te poprawki, po prostu nie zagłębiałem się. Ale jeżeli po tym wszystkim były wystające gwoździe, jeśli banda odchodziła od, i to tak szkodliwie powiedziałbym, zagrażając zawodnikom, jeżeli
gdzieś tam ten krawężnik wystawał, no to, no to coś jest nie tak. Nie można przecież no, takiego toru dopuszczać. I pytanie, dlaczego nie zwrócono na to uwagi wcześniej? Dlaczego my się budzimy troszeczkę po fakcie? No bo mamy końcówkę kwietnia, jak opublikujesz to, Rafał, to już będzie maj. Miesiąc rozgrywek już za nami. Dlaczego nie było to zrobione wcześniej? To jest chyba podstawowe pytanie, które gdzieś tam będzie krążyło jeszcze bardzo, bardzo długo i elektryzowało. Szkoda, że nie ma chęci do gadania się, bo jeżeli Polonia tutaj mówi o tym, że się wycofa z rozgrywek, no to też muszę, no niechętnie, ale jednak też trochę jednak skrytykować, bo to jest trochę też taki szantaż. Ja rozumiem rozgoryczenie, jeżeli tutaj osoby z władz rzeczywiście nakazały coś zrobić, klub zastosował się do tego, a koniec końców no wygląda to tak, jakby została ta wina zrzucana jednak na Polonię. Rozumiem, ale nie można stawiać sprawy na ostrzu noża. Wydaje mi się, że brakuje po prostu rozmowy. Najgorsze jest to, że może na tym zaszkodzić, znaczy może na tym stracić najbardziej oczywiście żużel w Pile, a szkoda, bo Polonia skleiła naprawdę bardzo fajny, młody skład i tam jest sporo ludzi, na których warto zwrócić uwagę. Chociażby Hellström Banks, muszę o tym powiedzieć, bo ten młody Szwed to jest jednak człowiek, o którym mówi się, że to nowy Tony Rickardson. Chcemy takich. Tomasz, wszystkie ręce na pokład, zarówno z jednej, i z drugiej strony, i naprawiamy tą sytuację? Tak powinno być według ciebie? Nie no, tak powinno być, ale tak nie jest i tak raczej nie będzie, niestety. Tego się raczej spodziewam. A też nie wiem, na ile w przypadku Polonii można mówić o jakimś szantażu, bo też może być tak po prostu, że każde tego typu wydarzenie, jak odwołanie meczu, walkover, kary finansowe, może im robić dużą wyrwę w budżecie. Nie wiem, jaki ten budżet jest, nie wiem, na ile on się spina. Nie wiadomo, na ile chętnie kibice będą chcieli przyjść na kolejny mecz, chociaż są sygnały, że ludzie dzwonią do klubu i mówią, my przyjdziemy, nieważne, pani nam sprzeda bilet, a nieważne, czy mecz będziemy, ten bilet kupimy, bo chcemy klub wspomóc. Ale to jest jakaś no, absurdalna sytuacja, że przychodzi, nie wiem, pan komisarz, który za jakieś swoje dawne przewiny był zawieszony przez pół roku i teraz są sygnały, że on mówi, że nie, ja w sobotę byłem tam prywatnie i tak naprawdę to nie było moje zalecenie, żeby ten tor bronować. Coś tu jest naprawdę grubo nie tak i kolejna jakaś popieprzona w ogóle rysa na wizerunku, no nie w tą stronę. No, ja tutaj nie chcę oczywiście ferować wyroków, tak jak powiedział Mateusz, natomiast to jest tak jak w większości tego typu spraw, nie ma jakby, nie ma czarno-białej sytuacji, że wina leży po stronie jednej ze stron. Tutaj trzeba sprawdzić to dogłębnie i mam nadzieję, że tak to będzie sprawdzone, bo ktoś tą licencję temu na ten tor wydał, ktoś ją podpisał, ktoś to sprawdzał i weryfikował, po czym się okazuje, że ten tor jednak jest nie taki. Nie wierzę, że po jednym miesiącu mogło się tak, aż nie wiem, gwoździe zaczęły wychodzić po jednym miesiącu z band. Aczkolwiek mówię, to należałoby to sprawdzić. Życzymy Polonii Piła i kibicom, przede wszystkim kibicom, bo żużel jest dla kibiców, a nie dla działaczy. Nie dla działaczy, tak, oczywiście, nie dla działaczy i kibicom życzymy jak najszybszego powrotu drużyny do ligowej rywalizacji. Konsekwencje jakieś trzeba ponosić. Oczywiście, nie zawsze muszą to być konsekwencje finansowe, bo to nie są też zawsze, to nie jest lekarstwo na wszystko, na wszystkie problemy polskiego żużla. Trzeba sobie pomagać i tak z taką nadzieją tak naprawdę kończymy ten odcinek. Chyba tyle chciałem powiedzieć. No, weźmy jakoś optymistycznie skończmy. Dobry plan! Słuchajcie, świetna jest organizacja tej Ekstraligi na dwa dni. Nie ma problem z frekwencją, to jest chyba, Kuba, bardzo ważne, nie? Hashtag piątki da się lubić, ja to zawsze powtarzam. Bo odkąd wprowadzono, pojawiła się informacja, że będzie na dwa dni rozbita liga, rozbite kolejki, to ja
zawsze sobie powtarzałem, jak już wszystko się rozkręciło, że piątki da się lubić. A jeszcze chciałbym, bo tak Rafał bardzo ładnie powiedział, Tomasz Kania, ambasador z Daugavpils i Rafał Martuszewski, gospodarz naprawdę pięknego magazynu oraz tutaj człowiek, który pracę portalu rafałmartuszewski.com nadzoruje. Pięknie się tak ten portal nazywa, strona czy serwis, jak to zwał, tak zwał. Tomek, no to tak nie jeszcze... Wcale narcystyczne, to dobra, wcale to nie było narcyzmem, to zachwiane w ogóle. W ogóle, nie, sugerujesz jakieś takie dziwne rzeczy. Dobrze, dziękujemy za dzisiaj, zapraszamy na kolejne spotkania. My się chyba zobaczymy w LSD gdzieś za 2 tygodnie, wcześniej będzie pewnie jakiś vlog tarnowski, a potem to już w ogóle, a jeszcze Speed of Nations będzie po drodze, czego tu my się nie uczepimy, może przed Grand Prix się spotkamy. Będzie się czego czepiać, jak się Speed of Nations pojedzie, Dobrze, tyle na dzisiaj, dziękujemy wam, Kuba Mączkowski, speedoextraliga.pl, dzięki Kuba. Dzięki wielkie. Mateusz Dziopa, N-Sport Plus. Dziękujemy. I szary kot, który nie jest czarnym kotem ze stali. I Tomasz Kania, pobandzie.com.pl. Dzięki Tomak. Dziękuję. Rafał Martuszewski. A tyle was pożegnam. Cześć. Hej. Który może się przeciwstawić Fogo Unileszno. No i pierwsze 3 kolejki skurczu nie wziął. Ale to będzie piękne na koniec, za napisami. Rafał Matuszewski kontuzjowany skurcz go strzelił. Jezu.